Polska jest najważniejsza, będzie występować o swojego wicemarszałka? Ani nie wystąpiliśmy, ani nie zamierzamy występować. To są pewne uzgodnienia, które się zawsze toczą w prezydium Sejmu. Marszałek Schetyna powiedział publicznie o tym, że to stanowisko jest jak dla każdego klubu, dla nas będzie, natomiast myśmy o to nie występowali. I formułowanie jakichś zarzutów wobec nas, kiedy wszystkie kluby są reprezentowane w prezydium Sejmu, to nie chodzi o fotel wicemarszałka, tylko o reprezentację w prezydium Sejmu. Myśmy uznali na tym etapie, że będziemy zasiadać wyłącznie w konwencie seniorów i tyle. Żadnych rozmów w sprawie stanowiska wicemarszałka z nikim nie prowadziliśmy. A skąd te zarzuty się pojawiają? Widocznie z braku innych zajęć naszych kolegów. Zapraszamy do debaty o powodzi, zapraszamy do debaty o umowie gazowej. To są naprawdę ważniejsze sprawy dla Polaków. A to są zarzuty z Prawa i Sprawiedliwości? Takie słuchy dochodzą, ale ja nie będę z tym dyskutować. To są moi byli koledzy i być może warto zachować powściągliwość. Dlaczego nie chcecie mieć takiego prestiżowego stanowiska? Bo uważamy, że na tym etapie wystarczy nam reprezentacja w konwencie seniorów. Tam się uzgadnia wszystko, co dotyczy działalności Sejmu i tyle. Taką przyjęliśmy zasadę.